Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie test nawigacji Navitel MS600. Czym różni się ta nawigacja od innych nawigacji Navitela? Jeżeli chodzi o porównanie z MS400, E100, E500, wizualnie oraz we wnętrzu, jeżeli chodzi o bebechy, procesor i resztę, no to jest dokładnie to samo. Jedyna różnica jest taka, że MS600 ma 8 GB pamięci wewnętrznej, ponieważ ma tutaj mapy całej Europy i to jest istotne dla niektórych osób, które szukają nawigacji. Poza Europą mamy jeszcze Białoruś, Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Tak więc mamy tutaj nie tylko mapę Europy. I to może być, że tak powiem, karta przetargowa dla tych ludzi, którzy szukają nawigacji właśnie w połączeniu map Europy oraz map właśnie tych krajów. Mamy tutaj 5-calową nawigację w oparciu o Windows 6 CE. GPS, czyli nawigacja oczywiście satelitarna. Mamy możliwość bezpłatnego aktualizowania map oraz oprogramowania w tej nawigacji za pomocą oprogramowania Navitel Navigator Update Center. Ściągamy, podłączamy, aktualizujemy, gotowe. I oczywiście mamy tutaj Lifetime Maps Update. Co to znaczy Lifetime? Czyli bezterminowo, dożywotnio możemy aktualizować mapy w tym urządzeniu. Czyli kupując raz, mamy na całe życie. Te mapy wszystkie, które tu mamy, możemy non-stop aktualizować. Navitel aktualizuje swoje mapy około 4 razy w roku, więc warto raz na kwartał wziąć tą nawigację, podłączyć do komputera, puścić to oprogramowanie Navitel Navigator Update Center i niech zaktualizuje to, co jest do aktualizacji. Właśnie, ważna rzecz. Większość z Was, którzy kupią MS400, MS600, E100, E500, 150, czy tam jeszcze, nie wiem, jakie inne jeszcze są, C200, podłącza sobie teraz tą nawigację do komputera, do tego oprogramowania i za pomocą tego oprogramowania aktualizuje sobie oprogramowanie do najnowszej wersji. Dzięki czemu wszyscy zdobędziecie bezpłatnie funkcjonalności, których nie było dotychczas w Navitelach, ale urządzenie jest na to gotowe. Audio player, czyli inaczej mówiąc, wkładamy kartę pamięci 32, 64, 128 GB z muzyką i w audio playerze możemy sobie odsłuchiwać muzykę z MP3. Fajna rzecz. Możemy wypuścić dźwięk za pomocą na przykład gniazda sławkowego po AUX na przykład do naszego radia, albo jeszcze jest druga funkcjonalność, która właśnie doszła. W dniu wczorajszym stworzyłem film, możecie sobie zobaczyć na kanale, jak aktualizuje się mapy i, znaczy jak aktualizuje się urządzenie i jak wyglądają te funkcjonalności. Ta druga funkcjonalność to FM transmitter, czyli nasze urządzenie staje się stacją nadawczą radia. Inaczej mówiąc, podłączamy sobie to urządzenie bezprzewodowo do naszego radia w samochodzie, czyli nawigacja sobie wisi, podłączamy sobie zasilacz i na przykład możemy włączyć sobie FM transmitter i dźwięki z tego urządzenia, te, które mówią nam skręć w prawo, lewo i tym podobne, idą nam do radia. W radiu ustawiamy odpowiednią stację, taką jak tutaj ustawiliśmy, chodzi o częstotliwość FM i słyszymy w radiu komunikaty z naszego urządzenia. A jeżeli jeszcze uruchomimy sobie jakąś MP3 w tym urządzeniu, powiedzmy, że w samochodzie nie mamy urządzenia MP3 żadnego, no to w takim wypadku z tego urządzenia puszczamy sobie dźwięk do naszego car audio. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Taki dodatek może się komuś spodobać. Dobra, jeszcze co jest w zestawie z MS600? To jest ważna rzecz. Ona jest dosyć droga, ta nawigacja, znaczy droższa niż MS400, gdzie jest tych map troszeczkę mniej. Ale w zestawie mamy jeszcze jedną rzecz. 12-miesięczną nawigację na smartfon lub tablet, jeżeli chodzi o, tak jak widzicie tu na czerwono pisze, czyli dzięki temu pobieramy sobie aplikację do naszego urządzenia, smartfona lub tableta i mamy tu w zestawie kod, dzięki któremu możemy zainstalować sobie roczną licencję w smartfonie i korzystać z pełnej wersji aplikacji Navitel na smartfon. Czyli mamy nawigację i tą, i jeszcze na smartfonie lub tablecie przez rok możemy sobie poużywać. Fajna sprawa, fajny zestaw, bogaty w mapy. Wygląda wszystko w porządku i jeszcze dzięki aktualizacji, którą sobie zrobicie, bo te nawigacje, które są w sklepach, jeszcze nie mają tej aktualizacji. Musicie kupić, przyjść, podłączyć i zaktualizować. No i gotowe. Dobra, koniec gadania. Czas zabrać się za testy. Jeżeli chodzi o wnętrze, co tu mamy w środku? Ja już sobie pozwolę otworzyć. Pierwsza rzecz standardowo, nawigacja, zaraz Wam ją pokażę, odłóżmy sobie ją na razie na bok. Co jeszcze w pudełku? Kartoniki. Uchwyt do szyby. Ładowarka samochodowa 12-24V z końcówką mini USB, kabel 110C.
centymetrów. Jeszcze uchwyt do nawigacji razem z rysikiem. Kabelek USB, mini USB do aktualizacji oprogramowania. Karta gwarancyjna. I instrukcja w języku angielskim, polskim, niemieckim, ruskim i czeskim, w której wyczytacie sobie to, co potrzebujecie, ale myślę, że nie każdy musi czytać, bo wszystko jest bardzo fajnie po prostu pokazane w nawigacji, zresztą na moich filmach też. I jeszcze tu jest jedna karteczka taka. Ta karteczka to jest z drugiej strony, oczywiście nie mogę Wam pokazać. To jest klucz, czyli kod, który kod licencji, klucz licencji, który podajemy w aplikacji, którą sobie pobieramy do naszego urządzenia. Aplikacja nazywa się Navitel Navigator. Pobieramy, wpisujemy ten klucz, czyli jak ktoś kupuje, no to korzysta po prostu. I to by było na tyle. Tak więc czas zabrać się teraz za przetestowanie tego urządzenia, podłączenie go do szyby. Ja tutaj uchwyt z telefonu wyciągnę, on mi na razie nie będzie potrzebny. Tutaj mamy uchwyt, już go zabieramy. Tutaj mamy kolejną część uchwytu razem z rysikiem. Ten rysik jest tutaj wyciągany, taki mały. Myślę, że nikt z Was nie będzie z niego korzystał, bo palcem jest znacznie wygodniej. Wsuwamy jedną część w drugą. O, klik. W tym momencie tutaj będziemy mogli sobie ustawić za pomocą przegubu. Dokręcamy. I tutaj takiego kółka, które sobie odblokowujemy takim pierścieniem. Ustawiamy sobie pod takim kątem, jak chcemy. I dokręcamy kółko. Dobra, tak więc zaraz będziemy montować. Tutaj do... Już Wam pokażę. Do szyby. O, w ten sposób. Myślę, że równo. Tak, równo jest. Ok. Dokręcamy tutaj przegub. Dociskamy. O, ten przyczepiec, że tak powiem. Docisk jest. Teraz tu regulujemy sobie kąt. Mniej więcej tak. Dokręcamy pierścień, tu dokręcamy przegub. Gotowe. W tym momencie bierzemy naszą nawigację, wyciągamy z worka. Na tej nawigacji jeszcze jest taka folia ochronna, mniej więcej pokazująca, jak wygląda interfejs, ale nie do końca tak to jest. Znaczy nie idealnie tak i nie tak ostro, jak tutaj jest pokazane na tej grafice wydrukowanej. Wyświetlacz jest o mniejszej rozdzielczości, niższej, więc nie może aż tak dobrze pokazywać. Ale ogólnie jest w ten deseń. Dobra, nawigacja gotowa. Co tu krótko na tej nawigacji jest? Oczywiście wyświetlacz 5-calowy. Po lewej stronie gniazdo słuchawkowe wyjściowe. Mamy tutaj gniazdo kart pamięci 32 giga, ale sprawdzałem, na 128 działa. Wczoraj film, możecie zobaczyć. Tu złącze mini USB do ładowania oraz do przesyłania danych. W dole przycisk reset. Możemy igiełką sobie zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Głośnik mocny, wydajny. I u góry przycisk zasilania, tutaj. I to by było w sumie na tyle. Tak więc, jak włożyć urządzenie? Po prostu kładziemy dolną część, szukamy, aż takie ząbki chwycą i u góry dociskamy. Słyszymy takie charakterystyczne klik. Ustawiamy sobie nawigację według naszych potrzeb i jeszcze dokręcamy w tylnej części ten pierścień, żeby było idealnie. Ok. Teraz, jeżeli chodzi o FM transmitter, tę aktualizację, czyli tą funkcjonalność, ona działa dobrze, ale jeżeli podłączymy sobie zasilacz, bo możemy oczywiście też jechać na wbudowanej baterii, jeżeli podłączymy sobie zasilacz, to ten FM transmitter działa znacznie lepiej, ze względu na to, że tutaj ładowarka robi jako antena, która nadaje ten sygnał, czyli znacznie lepiej w radiu będziemy odtwarzać dźwięk. Tak więc to taka informacja dla Was. Podłączamy ładowareczkę, podłączamy kabelek USB, mini USB, znaczy mini USB końcówkę do nawigacji. Już czerwona diodka się świeci, że się ładuje. Urządzenie się już uruchamia. Ok, przycisk nacisnąłem, 2 sekundy, już się uruchamia. I powinniśmy usłyszeć za chwileczkę, że znaleziono sygnał GPS, coś w tym stylu. Język, wszystko Wam pokażę lepiej w zbliżeniu, zobaczcie. Ok, już mamy podłączoną nawigację. Kamerkę macie z bliska, tak żebyście mogli zobaczyć, jak świeci ekran, jak wygląda tak naprawdę menu i jak będzie się prezentowało w czasie jazdy. Jedziemy, stoję teraz pod mocne dosyć słońce, tak więc pierwsze co zrobimy po wybraniu tutaj kraju, interfejsu, języka, że tak powiem, na polski,
wybrania głosu. Jest tu Zbyszek, jest Alicja i Adam. Osiągnięto cel. Osiągnięto cel. Osiągnięto cel. Osiągnięto cel. Alicja w moim przekonaniu jest najbardziej taka neutralna. Idziemy dalej. Akceptujemy umowę licencyjną. Informacja: obsługiwanie urządzenia przez kierowcę podczas jazdy jest niebezpieczne, standardowo w Navitelu. Zaznaczamy tutaj ptaszek, jeżeli chcemy, żeby już się to nie pokazywało nigdy. Ok, wczytuję mapę. Już tu jest aktualizowane oprogramowanie 97965, czyli właśnie... Nawiązano połączenie z satelitami. Czyli właśnie z transmitterem FM i audio playerem już jest. I teraz tak, zobaczcie, ekran jeszcze rozjaśnijmy sobie na maksa, czyli wejdźmy sobie tu w ustawienia. Ustawienia. I tutaj mapa. Nie mapa, przepraszam najmocniej. System. Niżej. I tutaj wyjście audio, zostawiamy głośnik. Tu możemy zmienić ewentualnie na transmitter FM. Teraz Wam to wszystko pokażę. I tu dźwięk damy na maksimum. I podświetlenie też na maksimum przesuniemy. Wtedy jaśniej świeci w mocnym słońcu. To jest dobra rzecz. Ok, i teraz popatrzcie, co tutaj już można zrobić teraz po aktualizacji. Po pierwsze, jak widzimy tu po prawej stronie, mamy ostrzeżenie o prędkości. Czego wczoraj na przykład, jeżeli była nawigacja w mieszkaniu, gdy robiłem C200, tego ostrzeżenia nie widziałem. Ale już, jak jestem gdzieś tu na ulicy, to najwyraźniej jest. Stałe ostrzeżenie o prędkości, czego wcześniej na Navitelu nie było. Aktualizacja wczoraj, która była dostępna, już jest dostępna cały czas, wniosła tutaj ostrzeżenie o prędkości. Druga rzecz. Wniosła odtwarzacz multimediów tutaj, czyli możemy sobie z karty pamięci, jeżeli mamy na karcie pamięci wsadzoną, kartę pamięci mamy wsadzoną do urządzenia z jakimiś MP3-kami w katalogach lub też nie, możemy sobie tutaj odtworzyć. Ja nie mam karty pamięci, więc akurat teraz będzie ciężko coś puścić, ale rozumiecie, no puszczamy sobie dźwięk i leci sobie zależnie od ustawienia audio albo na głośnik ten, który jest wewnątrz tego urządzenia, albo przez transmitter FM, którym ustawiamy sobie tutaj FM transmitter częstotliwość od 87 do 108 tym suwakiem albo tutaj za pomocą strzałek i w naszym radiu samochodowym wybieramy tą właśnie piosenkę, żeby ją po prostu odsłuchać. Na końcu Wam pokażę, jak działa ten transmitter, a teraz pokażę Wam całą nawigację, jak ona jeździ. Więc tak, tu zostawiamy opcję wyjścia na głośnik, żebyście słyszeli, co się dzieje wstecz. I co do samej nawigacji, większość nawigacji Navitela jest no niemal takich samych, tu się niewiele może zmienić. Mapy są coraz lepsze, interfejs jest dosyć prosty, czyli znajdź, tu wpisujemy adres, na przykład, nie wiem, będziemy jechać o państwo Polska, miasto Bytom, najwspanialsze miasto w Polsce, ulica, na przykład Jagiellońska, i numer 19, na przykład. Ok, znaleziono, wszystko zgadza się. Klikamy jedź. I nawigacja przelicza nam trasę. Pokazuje mi przez chwileczkę tą trasę, jak wygląda. Tutaj u góry jest taki suwak, który pokazuje od startu do końca, jak szybko będziemy tą trasę pokonywać. Powiedzmy 100% tej trasy. Najbliższy manewr kolejny. Z jaką prędkością jedziemy. Czas pozostały. Odległość. Godzina przybycia. I oczywiście, tak jak już mówiłem, w aktualizacji, którą wczoraj wykonałem za pomocą oprogramowania Navitel, nie tylko w transmitter, nie tylko audio player, ale także i ograniczenie prędkości w końcu mamy na stałe. To jest duży plus, tak naprawdę. Mnie denerwowało to, że w nawigacji Navitela tego nie było. Dało się jeździć, bo oczywiście informowało, gdy przekroczyłem prędkość, ale ja wolę tą prędkość tutaj widzieć, bo mamy tu 50, a od razu widzimy, z jaką prędkością jedziemy. Oczywiście mamy też i na liczniku naszego samochodu to samo, ale jednak teraz jest czytelniej. W ustawieniach co tu możemy zrobić? Możemy trasę też wyznaczyć, czyli zrobić sobie taką jakby plan trasy, edytować trasę, podać punkty, przez które chcemy jechać, przykładową trasę, ale możemy też eksportować naszą trasę, którą zapiszemy i importować ewentualnie, jak ktoś ma też Navitela i chce nam trasę już przekazać. Czyli możemy sobie ją tu zapisać jakby do swojego urządzenia. Co jeszcze możemy zrobić? Odtwarzacz multimediów, tak jak już mówiłem, po prostu odsłuchujemy jakieś MP3-ki, mamy suwak, możemy przesunąć nawet tę piosenkę głośniej, ciszej, wszystko możemy zrobić. No i ewentualnie wypuścić dźwięk
na FM transmitter, czyli do naszego radia bezprzewodowo. Nie mam teraz tu żadnej karty pamięci wsadzonej, dlatego ciężko byłoby pokazać, ale na końcu coś wymyślę. Jakąś kartę tam znajdę. A teraz przejedźmy się, zobaczmy jak to wygląda w Navitel. Tutaj jak widzicie moje produkty, możemy ewentualnie skorzystać z innych map, czyli to co mamy tu zainstalowane to widzimy, ale za pomocą oprogramowania na komputer możemy dokupić sobie inne mapy, jeżeli będzie taka potrzeba na rok lub na stałe z dożywotnią aktualizacją. Oprócz odtwarzacza mamy też w menu tu FM Transmitter, co spowoduje, jeżeli tylko wejdę w FM Transmitter, nic tu nie muszę nawet zaznaczać, ale automatycznie już dźwięk z całego urządzenia i z MP3 z urządzenia poleci do radia. Bezprzewodowo, oczywiście, jeżeli w radiu samochodowym ustawimy taką samą częstotliwość. To jest istotne. Jeżeli chcemy przywrócić, żeby znowu na głośniku wewnętrznym naszego urządzenia wszystko działało, to musimy wejść albo w odtwarzacz multimediów, tutaj ustawienia i musimy zmienić na głośnik, albo też w ustawieniach, zaraz Wam pokażę gdzie jeszcze, ustawienia, ostrzeżenia, o tutaj, i na dół schodzimy. Gdzieś tu było, o przepraszam, nie ostrzeżenia, mój błąd, wybaczcie. To było w system chyba. Zejdźmy w dół. Tak, w systemie, przepraszam. Czyli wyjście audio tu możemy zmienić z powrotem jak chcemy. Zostawiamy głośnik, tak mi odpowiada, wracamy. Trasa wyznaczona, więc przejedźmy się teraz tą trasą. Specjalnie zrobiłem taką z miasta do miasta, żebyście mieli tam jakieś rondo, żebyście mieli tam jakieś przejazdy przez centrum miasta, żeby wjechać też przez chwileczkę na jakąś szybszą drogę. Tak więc jak widzicie mam tu 16 minut, ale celowo wydłużę ten film, bo kilka osób mnie o to prosiło, żeby pokazać tak jakby z miasta do miasta jak przejechać. Dlatego ten film będzie chwilę dłuższy, ale obserwujcie sobie na interfejs co i jak i wyciągajcie własne jakieś tam wnioski. Ja tu leciutko odchylę kamerkę w ten sposób, dobra, żebyście widzieli też tam trochę drogi. No i w sumie co? No to jedziemy! Włączmy sobie od razu klimę. Gorąc jak ta lala. No to jedziemy. Opuszczono trasę. Zawróć w lewo. No i jak widzicie, już stałe ograniczenie prędkości tutaj po prawej stronie jest. I to jest według mnie bardzo pomocne. Opuszczono trasę. Tutaj jest 20 na godzinę, z tego co przynajmniej nawigacja wskazuje. Jedziemy teraz przy ogródkach działkowych, przy garażach. 100 metrów, skręć w prawo, po czym skręć w lewo. W nawigacji Navitela można sobie ustawić, jak i chyba w większości nawigacji, ostrzeżenia dźwiękowe albo głosowe, polegające na tym, że jeżeli przekroczymy prędkość na przykład o... Skręć w prawo, po czym skręć w lewo. O 1 km na godzinę to ma nas informować, albo o przekroczeniu powyżej 10, albo powyżej skręć 20. W lewo, po czym skręć w tutaj prawo. W ustawieniach możemy sobie to zrobić, zobaczcie. Ostrzeżenia. I tutaj mamy do ustawień właśnie skręć takie rzeczy. W prawo. Ale nie będziemy teraz tego ustawiać, jedziemy. A wy sobie poobserwujcie, jak nawigacja sobie po prostu radzi. Skręć w lewo.
Okej, jedziemy dokładnie z Piekar Śląskich do Bytomia, czyli z miasta ościennego do ościennego, czyli miasta graniczące ze sobą. I jeżeli przekroczymy prędkość, to albo takim sygnałem, albo w ustawieniach możemy ustawić, żeby nawigacja ostrzegała nas głosem. Zobaczcie, zmienimy, pokażę Wam. O, akurat jak staniemy tutaj na światłach. Zauważcie, że jeszcze nie ma w aktualizacji funkcji, która jest według mnie bardzo ważna, to znaczy kilku rodzajów tras do wyboru, na przykład krótka, optymalna, szybka. Ale w przeciągu kilku tygodni taka aktualizacja do wszystkich nawigacji Navitel ma być dostępna. Do aktualizacji oczywiście przez komputer. Tak więc za kilka tygodni warto, żebyście sprawdzili aktualizację i pobrali, a jeżeli taka funkcjonalność będzie, a być ma, no to oczywiście będziecie zadowoleni. Na chwilę obecną wszystkie Navitele wyznaczają trasę po swojemu i trzeba się jej trzymać, albo oczywiście jechać po swojemu, a nawigacja potem dostosuje tą trasę. Ale przez jakiś czas na pewno będzie nas denerwować. Powróć, powróć, powróć. Dobra, zmieńmy sobie. Przygotuj się za 1 km 700 metrów. Skręć w lewo. Okej. Dobra, teraz sobie zmieńmy, żeby ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości. O, szybciutko sobie ustawmy. Ostrzeżenie, żeby było nie dźwiękowe, tak jak tu macie, tylko głosowe. Zobaczcie, jak to będzie działać. Zaraz uda mi się przekroczyć tak na chwileczkę prędkość, na takie troszeczkę szybszej trasie. Pojedziemy sobie w stronę autostrady, czyli nie przez centrum miasta. Tutaj mamy informację o pierwszym manewrze, jaki będzie, tutaj potem następny, jaki będzie, czyli żeby się trzymać tej drogi. O godzinie mniej więcej 15.32 dojedziemy na miejsce. Tutaj ten suwak się cały czas przesuwa, około 15% już mamy przejechane. I nawet z tego menu tutaj głównego możemy przejść do głośnika tutaj i uruchomić sobie odtwarzacz muzyki. Tutaj widzicie? Tego wcześniej nie było, po aktualizacji już jest. Dobra, mamy tutaj ograniczenie 50 na godzinę w tej chwili, więc postaram się zaraz pojechać troszeczkę szybciej. A Wy teraz zaobserwujcie, jak będzie zachowywać się ostrzeżenie. O, tutaj mamy według znaku 70, ale nawigacja pokazuje 90, czyli 20 km według nawigacji mógłbym szybciej jechać. Czyli troszeczkę mapa się nie zgadza względem znaku, ale spróbuję. Za 600 metrów skręć w lewo, ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. O, i mieliście okazję teraz wysłuchać. Teraz był znak 50 na godzinę, a nawigacja cały czas pokazuje 90, więc nie możecie w 100% ufać wskazaniom tutaj ograniczenia prędkości. Przed chwilą było 70, nawigacja 90. Teraz było 50, nawigacja znowu 90. Tak więc jeżeli tu gdzieś policja by stała, no to możecie mieć... Skręć w lewo. No moglibyście przekroczyć prędkość, że tak powiem, więcej niż powiedzmy, że sobie przekraczacie, jeżeli... Jedź tą drogą. Czasem się zdarzy. 5 kilometrów. 500 metrów. I spory mandat mógłby być, tak więc nie ufajcie tym wskazaniom ograniczeń prędkości. Patrzcie na znaki. Tutaj w ciągu krótkiego odcinka dosyć głównej drogi w Piekarach Śląskich, no niestety, ale wskazania na dwóch znakach nie zgadzały się, a te znaki nie stoją 5 minut, znam je akurat tutaj, stoją już jakiś czas i trzeba byłoby na pewno poprawić. Tu jedziemy 70. Prędkości do 70 km na godzinę. I tutaj słyszycie już głosowe ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości. Jedziemy 70, tu jest 70, teraz chwilkę przyspieszę. Jedziemy już szybciej. Ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. No i teraz albo zostawiamy głosowe, albo ustawiamy dźwiękowe ostrzeżenia. Te dźwiękowe to jest tylko takie pip, pip, ale każdy wybiera według siebie jak woli. Jedziemy, teraz jedziemy, zaraz będziemy zjeżdżać.
A, zrobimy jedną rzecz. Specjalnie teraz zjedziemy z trasy, wjedziemy na rondo, czyli jakby nadrobimy. Zwiększymy trochę odcinek, ale zobaczcie sobie, jak nawigacja postąpi, gdy zjedziemy z drogi i jak będzie się zachowywać na rondzie. Myślę, że to jest dobry pomysł, żebyście zobaczyli sobie to, bo pewnie was to będzie interesować. Okej. Ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. No jak widzicie, nawigacja sobie radzi. Nie ma tutaj jakichś większych problemów, oprócz tego, że dwa razy mnie już oszukała na prędkość, przez co mógłbym dostać mandat, czyli nie pokazała mniej albo dobrze, tylko pokazała za dużo po prostu. 90 w miejscu, gdzie było 70 i 90, gdzie było w miejscu 50. No to już jest 40 ponad, no to już jest jakiś tam spory mandat, więc trzeba na to dosyć uważać. O, tutaj przed nami jest znak zaraz za skrzyżowaniem 70 na godzinę. Nawigacja jeszcze pokazuje 50, zaraz będzie znak 70 i zobaczymy, czy jak przejedziemy ten znak, to będziemy mieli od razu zmianę na 70. Jeżeli będzie, to będzie w porządku. Jeżeli nie będzie, to znaczyć będzie, że mapy są no słabe. Znaczy nie same mapy, ale ograniczenie prędkości. Bo to już będzie w krótkim odcinku trzecia lokalizacja ze złym znakiem. Co jeszcze względem tej nawigacji? Większość właśnie nawigacji, tak jak już na początku powiedziałem, Navitela, one wyglądają niemal tak samo. Dopiero C200 teraz jest taka bardziej prostokątna, moim zdaniem nawet troszeczkę ładniejsza. Ciekawiej wygląda. A jeżeli chodzi o te modele MS600, MS400, S100, E500, one bardzo dobrze wyglądają. Tu nie ma co się rzucać, że tak powiem. Ale tak wszystkie są jakby na jedno kopyto. No ale są dobre, no, działają. No. Dobra, ok, przejeżdżamy znak 70. A nawigacja pięknie zmieniła na 70. Dobra, nie jest tak źle, jest dobrze. Jedziemy dalej. I teraz zobaczcie. Ja mam tutaj jechać prosto. I jadę prosto. O, tutaj przede mną jest wiadukt. Zjedziemy na prawy pas. Prędkości do i nie pojedziemy. 50 km na godzinę. Nie pojedziemy. Przygotuj się za 2 km 400 metrów. Trzymaj się prawego pasa i wjedź na wiadukt. Okej, ale ja tu na wiadukt sobie nie wjechałem, zjechałem sobie teraz w prawo, tak żeby móc teraz pojechać jakby równolegle do drogi, jaką mam jechać, ale pod spodem. I ciekaw jestem, co zrobi teraz nawigacja. Jestem teraz na tym rondzie tutaj, czyli nie jechałem wiaduktem nad rondem, tylko jadę teraz na rondo. Czyli powiedzmy gdzieś we Włoszech, w Chorwacji, to takie zdarzają się sytuacje dosyć często. I co się teraz stanie? Nawigacja, mimo że jestem teraz na rondzie, cały czas pokazuje, że jestem u góry na tej drodze. Widzicie to? Ja niby jadę tą drogą u góry, a ja jestem na rondzie. Więc precyzji tutaj chyba nie ma, coś jest nie tak, albo z mapami. A mamy tutaj rondo w Piekarach Śląskich, w drodze na Bytom. Ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Tak więc, jeżeli byłbym teraz w Chorwacji, a tam takich rond jest dosyć sporo, to pewnie bym się wkurzył, bo jechałem w tamtym roku z inną nawigacją i nie będę mówił jaką i nie było najmniejszego problemu. A tutaj powiem wam szczerze, jestem delikatnie zniesmaczony, bym tak powiedział, chociaż ogólnie Navitel jest w porządku, ale opuszczono trasę. O, teraz zjechałem z drogi, dobra, wszystko szybko zmienił, ale z tym rondem to powiem wam szczerze, że jestem troszeczkę zniesmaczony.
Pamiętam bardzo dobrze sytuację przejazdów przez ronda gdzieś właśnie Chorwacja, w Austrii mniej, ale dość często tam akurat na wakacjach byłem i zwracałem na to szczególną uwagę, bo był duży nerw, dużo samochodów po prostu tam było i człowiek był zdenerwowany. Szczególnie, że jechaliśmy na 6 albo 7 aut, już nie pamiętam, i prowadziłem wszystkich. Tak więc zdarzały się po prostu sytuacje nerwowe, ale nawigacja dawała radę. A tutaj, jeżeli nawitel miałby tak się zachować za granicą... 250 metrów, trzymaj się lewego pasa. No to byłbym troszeczkę zdenerwowany. Albo inaczej, bardzo wkurzony. Dobra, lecimy dalej. To była taka sytuacja, która mnie zdenerwowała przed chwilą. Już te dwie prędkości jakoś bym wytrzymał, ale to z tym rondem to słabo. Trzymaj się lewego pasa. Ale cała nadzieja w tym, że cały czas aktualizacje map poprawiają wiele. Szczególnie, że wczoraj aktualizowałem mapę Polski, więc jest najaktualniejsza, jaka jest na chwilę obecną. A takie babole mi tutaj wychodzą. Czyli inaczej mówiąc, jak jedziemy prosto nad wiaduktem, ale jednak nie chcemy, przepraszam, wiaduktem, a jednak chcemy pod spodem. 300 metrów, skręć w prawo. To nawigacja może nas troszeczkę zdenerwować. Ale ogólnie, jako nawigacja, jako prezentacja, no to nie można powiedzieć, że jest zła ta nawigacja, bo nawigacje nawitela są dobre. Nie powiem, że są bardzo dobre, bo troszeczkę, nie wiem czy was też czy nie, troszeczkę mnie denerwuje w nawigacjach nawitela wyświetlacz, że on jest taki lekko niebieskawy. Nie wiem, czy to zauważacie. Skręć w prawo. I w czasie, gdy teraz jadę w mocnym słońcu, to ten wyświetlacz nie jest idealny. Nie będę też mówił, o jakie konkurencji można wspomnieć, które mają wyświetlacz bardziej biały, ciepły i taka pogoda jak teraz to po prostu nie jest problemem. Ale ja zwykle jeżdżę w takim słońcu w okularach i wy także. Jadę teraz w okularach przeciwsłonecznym z filtrem i przez to, że ekran jest lekko niebieskawy, a okulary minimalnie przyciemniają, a jeszcze ten pasek tutaj, który nas kieruje, jest niebieski, to trochę to się zlewa. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, bo może nie rozumiecie, bo może za bardzo się też czepiam, ale o to chodzi u mnie, że ja mam się czepiać, prawda? Tak więc troszeczkę to się zlewa. Takie jest moje zdanie. Ten pasek, ten tutaj niebieski, on by mógł spokojnie być na przykład zielony. Zielony byłby bardzo dobrze kontrastowy względem drogi, względem nawet tego wyświetlacza w takim lekkim połysku niebieskim, takim minimalnym. Tak mi się wydaje. Albo pomarańczowe, albo czerwone. Coś kontrastowego do tego, co tu mamy, bo mamy szaro, szaro i niebiesko, jasno. To nie jest kontrastowe, a przez to nie jest to zbyt komfortowe, jak patrzymy w okularach. Trzeba chwilę więcej zwrócić uwagi, niż potrzeba, żeby dojrzeć, co trzeba. Ale mi się wymyśliło. Ok, jedziemy dalej, już jesteśmy prawie na końcu, czyli u celu. I zaraz zrobimy sobie takie delikatnie... Za 250 metrów skręć w prawo. Takie delikatne podsumowanie sobie zaraz zrobimy, bo już mam przemyślenia względem tej nawigacji, poza jeszcze testami, jakie wcześniej przeprowadziłem. Tak więc zaraz wam powiem, co i jak. Jeszcze chcę zweryfikować jedną rzecz, zanim będę mówił, czyli przejazd przez tory tramwajowe tutaj, zaraz na końcu w prawo. Jak zachowa się nawigacja z ciekawości? Ok, tu jest stop. Skręć w prawo. Tu jest sobie stop. Jest Bytom Głęboka, tramwaje 6, 7, 9, 19. Fajnie, że pokazuje. Ok. Jedziemy. Dobra, zacznę już podsumowywać, bo już jest czas i jest ok. Zobaczcie, strzałki są, ok, w porządku. Nie, jest dobrze. Jeżeli chodzi o nawigację nawitel, po pierwsze, uchwyt trzyma bardzo dobrze, nie ma się do czego doczepić. Rysika nie wyciągałbym pewnie, bo nie jest mi do niczego potrzebny. Spokojnie palcami można sobie wszystko poustawiać. To jest taki zbędny gadżet, wydaje mi się, ten rysik. Myślę, że chyba nikt z was nie będzie korzystał. Uchwyt trzyma dobrze, nawigacja nie skręca, czyli nie zmienia pozycji. Złącze mini USB, czyli ładowanie, trzyma się bardzo dobrze nawigacji, ładowanie trwa.
Akumulator 1500 mAh, z tego co wiem, wystarcza na około godzinę jazdy bez ładowania. Dobry wynik, naprawdę fajna rzecz. Jest FM transmitter. 200 metrów, skręć w lewo. Jest FM transmitter, jest odtwarzacz multimediów, ale dokładnie to jest tylko i wyłącznie MP3. Żadnych wideo tutaj nie otworzymy. Co jeszcze? Prezentacja mapy. Stopień taki dobry, bym powiedział. Na pewno nie bardzo dobry. Brakuje mi tutaj większego kontrastu, innych może kolorów względem wskazywania drogi. Ale to też przy innych nawigacjach już wskazywałem to samo. Jeżeli chodzi o Navitela oczywiście. Co dalej? Nawigacja jest głośna. Głośność jest w najlepszym porządku. Przybliżenia w czasie stania, oddalania w czasie jazdy są w porządku. Zobaczcie, różne punkty tutaj interesujące są wskazywane na mapie, więc nie ma problemu. Czy coś skręć jeszcze? W lewo. Dotyk działa dobrze, jeżeli chodzi o to urządzenie. No i mapy, bardzo ważna rzecz. Mamy tutaj bardzo dużo map, całą Europę, Kazachstan, mamy też Rosję, mamy Białoruś, z tego co pamiętam, jeszcze potwierdzam, i Ukraina. I to jest bardzo bogaty zestaw. Mapy na pewno nie są idealne. Już przed chwilą wam to pokazałem, że w niektórych miejscach, gdzie raczej powinno być wszystko ok, mapy okazały się leciutko, no nie takie jakbym chciał, nie tak precyzyjne. Szczególnie chodzi o zjazdy jakieś delikatne, równoległe. To dalej pokazuje, że jestem na głównej drodze. I jeżeli chodzi o prędkość, ta sama sytuacja. Pokazuje 90 miejsca, gdzie jest na przykład 70, gdzie jest na przykład inna prędkość. O, nie ma gdzie tutaj stanąć. Dobra, może tu być. Tak więc nawigacja sprawdza się. Jest w porządku, jest bogata w mapy. Mamy jeszcze dodatkowo licencję na rok na smartfona, na tablet, Androida na przykład. Navitel Navigator ta aplikacja się nazywa. Tak więc suma summarum, mamy tutaj naprawdę fajny zestaw, jeżeli chodzi o nawigację. O, tak sobie staniemy. Warto zastanowić się nad tą nawigacją, jeżeli chcemy kupić nawigację z bogatym zasobem map. To na pewno, nie powinniśmy się tutaj zawieść i spokojnie z taką nawigacją pojedziemy. Od zasilania zewnętrznego. O, wyłączyłem silnik. I pojedziemy sobie spokojnie na Ukrainę, gdziekolwiek. Ale nie ufajmy tym wskazaniom tutaj prędkości na 100%. One mogą być na tyle złudne, że zapłacicie w czasie jazdy mandat. Jak widzieliście, niedługa trasa, a dwa razy wskazało źle. I to nie były jakieś szczególne, trudne jakieś akcje. No, te znaki już tam stoją dłuższy czas. Dobra. Spokojnie mogę wam polecić tą nawigację, jeżeli chodzi o zakup, ale musicie wiedzieć o tych wszystkich rzeczach, o których wspomniałem przed zakupem, żebyście mieli pewność i potem nie byli zawiedzeni. Teraz ta funkcjonalność transmitera FM jeszcze wam pokażę, jak działa. Tylko wsadzimy sobie tutaj kartę pamięci. Ok, teraz zobaczcie sobie, jak działa FM transmitter i odtwarzacz muzyki, przykładowo tutaj w Navitelu MS600. Tutaj mamy kartę pamięci 128 GB SanDisk Ultra i na nią wrzuciłem sobie tutaj jedną MP3, tak żeby pokazać, jak to działa. Weźmy, zróbmy teraz po kolei oczywiście tak. Wyłączmy nawigację, przytrzymajmy zasilanie przez 3 sekundy, zaakceptujmy, niech się wyłączy. Teraz musimy włożyć kartę pamięci do naszego urządzenia, czyli wsunąć tutaj z lewej strony. O, sorry, nie tą stroną. Logiem na karcie pamięci do przodu. Musimy usłyszeć taki charakterystyczny klik. Ok, było klik, wszystko w porządku. Przechylimy tutaj bardziej, o, tutaj do siebie nawigację. Uruchamiamy ją. Ustawmy sobie tutaj ostrość, żebyście dobrze widzieli.
W dniu wczorajszym była aktualizacja dostępna do wszystkich nawiteli, jeżeli chodzi o nawigacje samochodowe. Na kanale macie dokładnie film, jak zaktualizować nawigację nawitel, jeżeli chcecie skorzystać z tej podpowiedzi. I po tym właśnie wczorajszym dniu, czyli dokładnie już wczoraj nawet, wszyscy z Was, którzy mają nawigację nawitel, dzisiaj kupią, jutro kupią, już kupili na przykład, nie wiem, miesiąc temu, to wystarczy, że podłączą sobie do komputera za pomocą oprogramowania nawitel, Navigator Update Center, które ściągamy ze strony www.navitel.cz/up.exe. Ok, nawigacja troszeczkę dłużej się uruchamiała. Prawdopodobnie odczytywała katalogi na karcie pamięci. O, w ten sposób ustawmy sobie. Ok. I teraz sprawdźcie, co musimy zrobić. Wchodzimy w ustawienia, włączamy odtwarzacz multimediów i od razu wykryło pierwszą piosenkę, jaka jest. Ja nie układałem tych piosenek w jakichś katalogach, tylko bezpośrednio w głównym katalogu jest tutaj pioseneczka, którą często wykorzystuję w filmach. I w ten sposób możemy korzystać sobie z MP3. Połączenie z satelitami. O, i teraz mieliście okazję przy okazji usłyszeć dźwięk nawigacji i dźwięk muzyki. Bez problemu obydwa dźwięki mogą pracować i zcisza się dźwięk odtwarzacza MP3. I teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić tak, żeby ten dźwięk z tej piosenki nie był na głośniku tutaj. O, przepraszam. Ale możemy tutaj za pomocą tej końcóweczki, znaczy końcóweczki tego przycisku, wymienić wyjście audio z głośnik na FM transmitter. Wchodzimy tutaj w FM transmitter, ustawiamy jakąś stację, na przykład 97,50, a niech sobie taka jest. Już mamy ustawione, w tym momencie to już jest włączone, tu nie ma żadnego włącznik, wyłącznik. W tym momencie transmitter FM jest włączony. I pamiętajcie, że jeżeli zasilacz macie podłączony do zasilania i do nawigacji, to ten kabel robi jako antena dodatkowa, czyli wzmacnia jeszcze bardziej ten sygnał transmittera FM. Ok, 97,5. Teraz przechodzimy do radia. Ok, teraz uruchamiamy sobie radio. Na razie jest ciszę. Ustawiamy 97,5. Jest gotowe. Zobaczcie, zgadza się 97,5? W nawigacji też ustawiliśmy sobie w FM transmitterze 97,5. I w tym momencie możemy dać głośniej. Na razie przy 10 już słyszymy takie delikatne szumy. Tak jak słyszycie, zdarzają się takie. Nigdy na FM transmitterze idealnie nie będzie. To też zależy od konstrukcji samochodu, anteny, układu audio, ale czasami takie szumy możecie mieć. Wtedy warto tutaj w FM transmitterze zmienić częstotliwość na inną, na przykład 100,5 albo 89. Chodzi o to, żeby znaleźć taką, która nie jest zajęta przez jakieś radio. Wtedy takich dźwięków nie powinniśmy mieć, takich delikatnych bzyczeń, że tak powiem. Ok. Teraz ustawmy sobie w naszej nawigacji. Jak słyszycie, ta fala jest troszeczkę zajęta, chodzi o tą częstotliwość. Więc znajdźmy sobie jakąś inną. Wspólny rynek, którego nie ma. Dobra, wejdźmy w tryb manual, bo inaczej nic nie znajdziemy, bo automat będzie nam szukał tylko te sprawne. Szukamy takiej fali, żeby nic nie było. O, 104, jest w pełni pusty, same szumy, to będzie idealna częstotliwość, tak więc ustawiamy 104.
Ok, jak słyszycie, od razu radio na 104 wychwyciło tą częstotliwość. I teraz dobrze jest zapisać sobie tą częstotliwość tutaj w radiu, na przykład na jakimś jednym z 6 zaprogramowanych przycisków przytrzymać. I w tym momencie już na 6 zapisał sobie te 104. I teraz zobaczcie, co jest. Ustawmy sobie tam jakąś średnią głośność i bierzemy sobie naszą nawigację. Włączamy sobie odtwarzacz muzyki. I leci teraz muzyka z naszego urządzenia, z naszej nawigacji w naszym radio. Zobaczcie, tak to działa. FM transmitter. Jak mieliście okazję się przekonać, to naprawdę działa. Działa to fajnie, w miarę czysto, nie słyszę żadnych szumów. Tylko najważniejsze znaleźć taką częstotliwość, która nie jest zajęta. Jeżeli będziemy z taką nawigacją podróżować przez pół Polski, no to co jakieś, nie wiem, 100 km znajdzie się taka dziwna sytuacja, że akurat ta częstotliwość będzie zajęta. Tak więc może się zdarzyć, że będziecie musieli zmienić na jakąś inną, żeby korzystać z tej funkcjonalności. Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśniłem. I teraz w sytuacji, gdybyśmy chcieli z powrotem wrócić na dźwięk z naszej nawigacji, to klikamy tutaj. Zmieniamy tu, sorry, tutaj na głośnik. I już radio nie jest wykorzystywane, ponieważ FM transmitter się wyłącza. A teraz sprawdźmy wydajność FM transmittera. Przejdźmy na FM transmitter. Ok, teraz leci sobie z naszego radia, ale rozłączmy przewód tutaj zasilania, który robi jako dodatkowa antena. Czy będą jakieś szumy? Tak. Są szumy, słyszeć można. Słyszeć można nieczystość. Tak, dokładnie. Są nieczystości. Bez zasilacza nie polecam korzystać z FM transmittera, bo po prostu słychać takie bzyczenie. Podłączmy zasilanie z powrotem. Czyli ten kabel tutaj robi jako antena. I nie ma żadnego bzyczenia, czysto, fajnie, przyjemnie, bez najmniejszego problemu. Dobra, z mojej strony to tyle, już wiecie, na czym polega FM transmitter. Działa bardzo dobrze, zero problemu, ale z zasilaczem podłączonym ustawiacie sobie taką częstotliwość, która jest kompletnie wolna. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, jeżeli chodzi o nawigację MS na przykład 600, która właśnie tą funkcjonalność też posiada, jak i większość nawigacji Navitela. Zero problemu, FM transmitter i odtwarzacz muzyki działa bez najmniejszego problemu, co możecie usłyszeć. Ok, cześć Wam, trzymajcie się, pozdrawiam, jeżeli macie pytania, pytajcie pod spodem w komentarzach, co chcecie względem MS600 lub dowolnie innych nawigacji Navitel.